Co za olchana, majdujcie! Majduje, posłusznie, że pani jedzie. Mów ciszej, baranku Boże, jak daleko? Jedzie przez Małpi Lasek. Myślę, że ja wiem, gdzie jest Małpi Lasek. Będzie za 3 wiorsty. A, kilometry. Ta sama odległość, tylko że my tu rozmawiamy, a on ciągle jedzie. Będzie pewnie pod pralnią. Nie filozofuj, zatrąb, jak dojedzie do dworu. Tak jest. Znowu jakiegoś antychrysta przywiezie. Proszę panienek, proszę panienek, wstęp surowo wzbroniony. Pan dziedzic Panie surowo Lchawa. Zakazał. Chciałabym tylko przez moment spojrzeć na panicza. Co, Lchawa, zaczęliśmy wojnę z kuchnią, co? A gdzie bym ja tam prowadził wojnę? Kiedy ja wiem, że z boćwinkami nikt wojny nie wygrał. Obraz mi ucieka. Lchawa, panience ucieka obraz. O! Odurzony zapachem, ja panience zapomniał powiedzieć, że ta luneta widzi na dalszy zasięg. Niech panienka popatrzy przez tę małą. Jak? No. Stań. A, dziękuję. To się pali, a nie je. No, wio maleńkie. Się u was w tym roku nie paliło? Ano nic, panoczku. Jak, to żadnego pożaru? Ano żadnego, pan Bóg nie dał. Raz się zapalił komin, to my specjalnie czekali, aż się chałupa zajmie, ale się nie zapaliła. Cóż dziedzic na to? No panie, dziedzic chodzi jak struty. Dla nas też życia nie ma, nic ani siać, panie, ani orać. Domu zdrowi wszyscy. A dziękuję, wszyscy zdrowi. Pani hrabina zdrowa i panienka też zdrowa. Jaka panienka? A, mamy i panienkę, pannę Krysię. Przywiózł ją skądś pan generał. Skąd przywiózł? Mówią, że z klasztoru. Dlaczego to ludzie nie mówią? Witaj, młodzianku drogi. Młodzianku drogi. Witam, księdza. Witaj. Dobrodzieja. Na długo do nas. Zobaczymy, to czas pokaże. Ale czy to ksiądz z nami na śniadanie nie podąży? Służba, nie drużba. Ale mam tu coś na przywitanie. No. Wybaczy ksiądz dobrodziej, że odmówię, ale z cioteczkami przyjdzie mi się całować. Właśnie dlatego wypijże. Wtedy od nich nic nie poczujesz. Ja już tam byłem, młodzianku drogi. Dziękuję. Zdrowie księdza dobrodzieja. A to co? Bicykl pedałowy. O, do jeżdżenia, bo widzę koła. Do jeżdżenia, oczywiście. Dobrze, młodziku święty, do jeżdżenia. Widzę tylko dwa koła, a gdzie są jeszcze dwa? Pozwoli ksiądz, to ja zademonstruję. Uwaga! Prrr! Postojcie, prrr! Prrr! Młodzianku, młodzianku! Witajcie! Co to jest? Bicykl pedałowy. A to? A łańcuch drabinkowy Travesa, Johna Fitzgeralda Travesa. Travesa? Honorciu, przywitajże się. To? A tak, to. No właśnie. Witaj w domowych pieleszach. A, mężniałeś mi, baranku Boży. Wyprzystojniałeś. Witaj, szalony kuzynie.
zła wróżba, będzie kłótnia. Kto się czubi, ten się lubi. Tak właśnie. Witaj, cioteczko. Janie. O, prawda. To jest twoja kuzynka, Janie. Co nowego w stolicy? Pozwól, Krzybeno, że ja przedstawię. To jest Krystyna Boratyńska, córka mojego przyjaciela, którą pragnę usynowić. A to mój bratanek Jan. Kochajcie się jak brat i siostra. Za pozwoleniem, stryja. Ku mojej wielkiej radości. No, a teraz pora zaczynać. O, Norciu, daj spokój, będzie jakieś nieszczęście. Jeszcze nie było takiego rumaka, którego bym nie ujeździł. Wspaniale! Wspaniale! Wow. Pokaż. Wykończyłem obraz ubiegłorocznych szkiców. O, piękna wizja. O, w jednym miejscu. Mała nieścisłość. Gdzie, proszę? Powinno jechać pięciu strażaków, a nie czterech. Przepraszam. No, ale to drobiazg. No, całość? Owszem, owszem, owszem. Nie popierałem twoich zamierzeń. Widzę jednak, że będziesz tęgim malarzem. Obyś wsławił nasze nazwisko na równi z Wazowskim. No i inni. Dostajesz pieniądze na dalsze studia. Widniu. Dziękuję, Stryjowi. No nie ma za co, nie ma za co. A masz talent. O co? Aha. Zostaniesz chyba trochę z nami. Jeśli, Stryj łaskawy, zabawię z miesiąc. Ha, zostań i trzy. Piękny prezent. Piękny, piękny. Jeżeli Stryj pozwoli, chciałem wręczyć pozostałe prezenta. Rozdawaj, Baranku, może rozdawaj. To dla cioteczki. Dziękuję. Jaki piękny. To dla kuzynki. Zuzia! A jest Zuzia, to dla ciebie. A co to jest? To są, cioteczko, kulki niebudki przeciw nadmiernemu hałasowi. A, pewnie zostało tu zastosowane prawo rozszerzalności ciała. Oczywiście, kulka po włożeniu do ucha rozszerza się i idealnie chroni przed hałasem. No, powiedz coś, panie bracie, bo przy twoim głosie wypada mi najczęściej zatykać uszy. O, cudownie. Cudownie, nic nie słyszę. Głośniej, głośniej, głośniej. Pięknie, nic nie słyszę. Świetnie. Do ognia, straży pożarna. Aha, właśnie. Do ognia, straży pożarna. Janie? Pokażę ci teraz, jakie poczyniliśmy postępy w nowoczesnych środkach technicznych. Hmm. Czerwony kur! Słyszysz mnie? Słyszę, wielmożnego pana, odbiór! Ogłaszam pożar obiektu numer 4, zrozumiano? Odbiór! Tak jest, obiekt numer 4, pralnia, przystępuje do podpalania!
pomysłowe, co? Ktoś podpala teraz. Mam podpalacza. Biegnie teraz do pralni, podpala pakuły w miedzianej beczce, strażak zwierzy, widzi dym, trąbi i dzwoni na alarm. Zaraz powinno się zacząć palić. A jak nie zadzwoni? Dostanie psiego obroku, aż mu się tyłek tęczą zapali. Urchawa! Słyszysz mnie? Urchawa! A swołocz! Urchawa! Mówię do ciebie! Urchawa! Trąbny alarm! Tak jest! Przepraszam. Tu wieża! Pali się obiekt numer 4! Odbiór! Ogłaszam alarm! Do ognia, straży pożarna! No? I co? Wspaniale, konie. Stryje. Arlaskie rysaki. Specjalnie je sprowadziłem. Cztery minuty, 25. A, powinniśmy być we wsi. Właśnie wjeżdżają. Doskonale. Bardzo dobrze. A, przyznasz, mój drogi, że akcja idzie sprawnie. W samej rzeczy. Wyjątkowo. Teraz powinni wyjeżdżać ze wsi. Nie tak, proszę. Beczkowo spadł do stawu. O, swolocz! Znowu nie wykręcił koło mlyna. Nie szkodzi. Wodę wezmą z rzeki. Orchała? Odwołać alarm. Koniec akcji. Słusznie, rozkaz wykonany. Stan 27. Grzybek się nie stawił. Grzybkowi dać 20 watów.
Melduję posłusznie, panie generale. Grzybek został przy omłotach. Omloty, omloty. Najważniejsza jest straż ogniowa, zrozumiano? Tak jest! Za ofiarność w gaszeniu pożaru Wojdali i Pudlarzowi po złotym rublu. Wojdala, Pudlarz, wystąp! Jaśnie, panie generale! Co ty wyprawiasz, baranku Boży? Łaski się doprasza wielmożnego pana. Chodzi o moją łąkę, moją krzywdę. No, swolacz! To ty mnie o sprawach prywatnych nasłuch. Nie! Przyjdziesz do dworu z prośbą, to załatwimy. Ach, ty swolacz! Podlaszowi rubla i 10 batów. A reszcie? Z racji udanych ćwiczeń i przejazdu bratanka po kwarcie wódki. Przełóż karty lewą ręką do siebie na trzy kubki. Tak. O czym nie wiesz? Nie wiesz, że pojedziesz w piękną podróż. Co być musi? Być muszą niespodziewane zmiany w twoim życiu i sercu. Ta karta wróży ci szczęście, które zależy od twojej inicjatywy, bowiem masz rywalkę. Gdzie? W damie Karo. Ale blondyn ją podeptuje. Dziesiątka kier koło ciebie to ślubna karta. O, czego się nie spodziewasz? Nie wiesz, że odbędziesz podróż w towarzystwie blondyna. Co ci serce zaspokoi? Miłość blondyna, który będzie przy tobie całą myślą. Zakocha się w tobie blondyn. No, a jak ja to poznam? Po patrzeniu. A gdzież to panna Ksymena? Bierze kąpiel. To mamy dzisiaj sobotę? Piątek, honorciu. Przecież widzisz, że stawiam kabałę. Kąpiel w piątek? No. Czas już spać, moi państwo. A cóż to masz, panna, takie wypieki? Jak po mrozie? Noc gorąca. A ciebie zabieram na parę minut. To idziemy. A? Coś tam nowego na świecie? O, baranku Boży. Przecież to ty, jak żywy. Fotogram. A, fotogram. A to ostatni krzyk techniki. Jak żyła. Tak, wielkimi krokami wstępujemy w wiek XX. Patrzaj. Lokomobila. 40 koni. O, ma się rozumieć, dynamicznych. Taką jeździłem. Jeździłeś? Tak. Na pewno? No ba. Wiesz, myślę sobie, żeby wynaleźć takie urządzenie. Tuba, do której ja mówię, a z drugiej strony gdzieś kilkadziesiąt kilometrów dalej ty mnie słyszysz. Halo, halo? Tak, halo, halo. Ale bez rur. Tylko dzięki przenoszeniu drgań. Telefon, stryju. Jak to? To ja i telefon wymyśliłem? No, chyba. Ale tego jeszcze nie widziałeś. A? Co to jest?
Zapalniczka. A? To się nie przejmie, stryju. Zuziu. Zuziu, mam grzeszne myśli. Rany paskie święte. Tylko niech się przypadkiem panienka z tego nie wyspowiada w niedzielę. Bo to znowu nie taki wielki grzech. A wie panienka, co było w zeszłym roku? Nie. Pan Jan to przywiózł taki obrazek. Wie panienka, co na nim było namalowane? No powiedz. Taka panienka, zupełnie goła, rozebrana jak do rosołu. A ładna była? Bezstydnica! Zuziu, a gdzie jest ten obrazek? Ukryty. W gabinecie u pana generała. Mężczyźni zawsze coś ukrywają. Ale my musimy też ukrywać. Bo oni to tak, najpierw gapią się, gapią, a potem to miłe słówka, a potem to... Co potem? Najlepiej będzie, jak go panienka będzie trzymała z daleka. To straszne. Cygańskie dzieciela. Zagram panu. Zagram ci coś. Proszę. Jeszcze tego nikt nie słyszał. Ale nie będziesz się śmiał. Nie, przecież widzisz, że się nie śmieję. No to słuchaj. Przy klawiaturze płomienne róże. Purpura i biel klawiszy. Gramy walczyka na cztery ręce. O tak. Nie, nie, nie tak. No tak. Nie tak. 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 Bo tak boimy się ciszy. Chłodne masz dłonie,
a walczyk płonie róży szkarłatnym zarzewiem. Może początek, a może koniec, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Już pierwsza błyska w spojrzeniu błyska. Już trzeba nam tak niewiele. Ale żal skrytych we wszystkich zmysłach. Nic nie ugasi miłości ognia, jeśli już w sercach rozgorza. Zanim się miłość wypali do dna, nie do strumienia pożar. Patrz. Ogromny. Patrz, jaki piękny. Jak smok. Popatrz. Teraz w tym nie ma nic niezwykłego. Ale wyobrażasz sobie, w nocy on rzeczywiście będzie jak smok. W nocy wszystko jest piękne, inne, wspaniałe. Nie lubię nocy. Znudziły mi się te noce. Dlaczego? Dzień jestem z tobą, może dlatego. A w nocy? W nocy myślę o tobie. O czym myślisz? Myślę, jak znalazłaś to przejście przez szafę. Ten pokój zajmowała świeci i pamięci twoja stryjenka, która pod nieobecność generała, a trzeba ci wiedzieć, że nie było go 15 lat, i w czasie jego nieobecności miała migreny. Wtedy przyjeżdżał doktor z miasta i mieszkał w tym pokoju obok. Więc inni też. Tak, inni też. Jak tu grać? Czym tu straszyć? Spod dużego palca. No tak, ale nie mam żadnych obrazków. Zupełnie kościół w pyzdrach. No to dama. Dama broni się sama. Nasz Jan chyba zakochany. Ha, 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 ha.
Pewnie zakochany. Bo w grze jakoś mu nie idzie. Tobie też nie idzie. A jednak nikt swatów nie przysył. Wcale się na to nie zanosi. Święta, prawda? To znaczy nie. Przysłowie mówi, że komu nie idzie w kartach, temu idzie w czymś innym. Lewa moja. Prawda, Janie? Wistuj, Ksymeno, wistuj. No, no proszę. Prawda, kuzynka. Pamięta ksiądz? W zeszłym roku obiecywałem namalować Madonnę. Obiecywałeś, młodzianku? Trzy lata temu. Tym razem dotrzymam słowa. Chciałem tylko, jeśli ksiądz łaskawy, zapytać, czy z racji swych cnót może panienka Krystyna użyczyć swojej postaci Madonnie? Oczywiście, oczywiście, że może. Znane są w historii wypadki, kiedy cnotliwe panny pozowały do obrazów świętych. Dziękuję, księdzu. Ja ze swej strony ślubuję czystość w myśli, mowie i uczynkach. Rybaki, dormij wuk, dormij wuk. Sonne le matin, sonne le matin. Janie! Janie! Co się tam dzieje? Co się tu dzieje? Sen miałem. Sen miałeś? A? Sen? A to co? Koszula jakby. A. Patrzaj, co za pech. Ha, przewróciło się, a nie zapaliło. Ha, popatrz, jak Jucha maluje. Fotogram. Ładna, bardzo podobna do matki. Cicho swobodno. Podobna, podobno. Zawiązał cię do ksiądz.
tylko komu mordowić. Uczyłem ciebie, Olchawa. Ile wiorsta ma metrów? Wiorsta ma metrów? Trochę zapomniał. Prędzej bym papugę po angielsku nauczył. Przeżyliśmy ze sobą połowę życia, a ty głupi taki, jak byłeś, baranku Boży. A pan generał tak samo patrzy na życie i się nudzi. A w życiu same osobliwości. A ja patrzę i widzę. O! A co ty widzisz? Na ten przykład to. No i co? To! Swocz. Nic nie widziałeś! Zrozumiano? Wedle rozkazu! Alarm! Jeszcze. No. Już. Słuchaj. Czy to prawda, że malowałeś nagie kobiety? Nie malowałem na nich kobiet, tylko malowałem akty. Te panny tak się nie wstydziły? Mówiłem ci, że malowałem akty, a malować akty to znaczy powtarzać 7 linii, które się składają na kształt kobiecego ciała. Podnieś ręce. 2 pierwsze idą tędy, przez ramiona, do bioder. A następne? Następne idą... Przecież my tylko rozmawiamy. Tak. Złożyłeś ślubowanie. Skończyłem obraz. Przepraszam. Ja nie. Janie! Panienko! Poproszę o cukier. Usłysz pannie? Przepraszam. Ja nie. Przepraszam. Ja nie chciałam. Ja nie wiedziałam, że skończyłeś obraz. Poczekaj, wytłumaczę. Co tam mówicie? Pytałem, cioteczko, ile cukru do herbaty. Pytałem, nie pytałem? Czy wy nie za blisko siebie? Muszę dbać o to, abyście dotrzymali ślubu w czystości. Ciociu, ja przecież skończyłem ten obraz. Skończyłeś, nie skończyłeś? Od dziś będę waszą opiekunką. Proszę cukru. Dziękuję. Nie spuszczę z was oczu. A dlaczego uciekaliście, Ksybenie? Myśmy wcale nie uciekali. A uciekali, nie uciekali. Mam rozkaz pilnować was i kwita. Zresztą pannie nie wypada tak sam na sam z kawalerem. I zawsze tak było. Kiedy ja byłam panną, pilnowała mnie twoja prababka, Janie Paulina. Oj, dobrze pilnowała, bo
do dziś panną zostałam. No. Wielka szkoda. Ale myśmy, to znaczy Stasio i ja, to jest ksiądz Stanisław i ja. To ksiądz Stanisław był twoją sympatią? Był. Do czasu, kiedy chciał mnie pocałować w parku. W parku? W parku. Ale ja głupia przypomniałam sobie rady twojej prababki i trzask, prask, trzask, prask. I co się stało, ciociu? Poszedł. Dokąd poszedł? Prosto. Do seminarium. Do seminarium. Ale myśmy mieli więcej fantazji. Gdzie wam do nas? Raz wlaśmy Paulinie wywaru z maku do herbaty. I co? I co? I twoja prababka usnęła snem kamiennym. Ledwo wypiła, od razu jej głowa opadła na ramię. O tak. I co, ciociu? Ciociu, może jej się coś stało? Ciociu, śpi. Wlałaś jej czegoś do herbaty? Nie. Ciociu. A dokąd to wy, baranki Boże? Myślisz, że ona nie powie tego stryjowi? Chciałem cię przeprosić. To ja chciałam. I przyrzec. Ja naprawdę nie wiedziałam, że skończyłeś obraz. Przyrzekam, że już nigdy cię nie pocałuję. Kiedy? Już możesz mnie pocałować. Ja cię kocham naprawdę. Jak wrócę z Wiednia, poproszę stryja o twoją rękę. Ale naprawdę już możesz mnie pocałować. Nie, nie mogę tego brać na siebie przed ślubem. To ty mnie pocałuj. Ja nie umiem. Co się tak gapisz, baranku Boży? Przepraszam. Nie widziałem, że pan generał jest ptakiem. Łaski się dopraszam wielmożnego pana. Dostaniesz 20 batów, gamoniu. Ale za co 20 batów, panie generale? Chodzi o moją krzywdę, moją łąkę. Pan rządca ze strażakami oszukuje pana, panie generale. Jak mnie oszukuje? Matyldo! Honorciu! Szybciej! Co jest? Matyldo! Honorciu! Pudlarz! 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 Baranki Boże, o! To jest twoje pilnowanie. I co ty na to? Nigdy bym się po tej dziewczynie tego nie spodziewała. Nie spodziewała, nie spodziewała. Dziewczyna zamknięta w klasztorze zobaczyła chłopaka. O, wielkie mi co! Rady od ciebie potrzebuje. Trzeba wysłać ją do Włodawy. Niech posiedzi u kuzynów. A może wysłać go do Widnia? A po co? Po co? Po to! Moja koszula? Tak.
A może on jest nienormalny? Normalny, normalny. A skąd ty o tym wiesz? Trzeba wysłać go do Widnia. Nie, nie. Podwoimy strażę. A, to jest myśl. Aha. Jak widzisz, tę osobliwość. A? Widzisz, jacy grzeczni. Za pozwoleniem. Czy mogę pana generała o coś zapytać? A? Pytaj, pytaj. Czy panu generałowi bardzo zależy na tym, żeby się młodzi pobrali? Odwrotnie. Przecież to najbliższe rodzeństwo. Bo ja rozumiem tak. A zjeździłem z panem generałem po całym świecie. To rozumiem tak. Teraz, jak pan generał nie pozwala im się kochać, to oni zakochają się w sobie naprawdę. Pamięta pan, jak to było przed 20 laty? Aj, głupi byłem. Trzeba się było żenić z jej matką. Za pozwoleniem? Wtedy żyła żona pana generała. Cicho, swobodno. No więc co mam robić? Nie przeszkadzać! Niech się żenią! To kazirodztwo! Trąbna alarm! Dziękuję. Dziękuję. Dlaczego nie jecie? Nie jestem głodny. Ja też nie. No dobrze, dobrze. Idźcie nad staw. Tylko niedaleko. Siędnijcie sobie na kładce i liczcie. Liczcie głośno, żebym słyszała. Dlaczego mają liczyć? Żeby mieli ciągle zajęte usta i nie mówili o banialukach, o dzisiejsza młodzież. Myśmy także byli młodzi, Matyldo. A może lepiej, żeby siedzieli z nami, tak jak przekazał generał? Przecież nie mogą patrzeć, jak gramy w wista. A, święta racja. Nie zapomniałam o księdzu. Delicje. Delicje. Dziękuję już. Za nasze zdrowie. O. Po ile gramy? Jak zawsze, Stasiu. Liczyć! Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Głośniej! 11. Głośniej! A coś to takiego? Chciałem stryjowi oświadczyć, że zakochałem się w Krystynie. A ona? Jakby we mnie. Jak to? Tak raz, dwa, trzy i już się kochacie? To nie było raz, dwa, trzy. Myśmy doliczyli do 5000, zanim się zdecydowaliśmy. Przecież to jest po myśli stryja. Stryj chciał usynowić Krystynę, dać jej nasze nazwisko. Tak, widzisz... Równie dobrze ja mogę dać jej nazwisko, żeniąc się z nią. Zatem proszę stryja o jej rękę. Czyżby stryj nie był zadowolony? Ależ nie. No, zgadzam się. Pod jednym warunkiem. Jutro rano wyjeżdżasz do Widnia. Jeżeli wytrwasz w swym postanowieniu, pobłogosławię. Ale stryju... To moje ostatnie słowo. Ale ja nie mogę przyjmować takich warunków, stryju. Nie mogę. Przecież mnie ja jako dorosłemu człowiekowi nie można stawiać takich warunków. Ja chyba wystarczająco ja sobie tłumaczyłem stryjowi. Nie. To moje ostatnie słowo. Pajelko! No... no.
nie, no przecież tak nie można, panienko. Zuziu. Tak, tak, wiem. On jutro wyjedzie. Tak, trzeba coś zrobić. Mam pomysł. Panienko, panienka go musi uwieść. Nie, 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 on panienkę musi uwieść. Panienko. To potrafi. Nie potrafi, nie potrafi, a ta goła panienka na obrazku, to co? O, panienko. A, widzę wspaniały wielki pożar, panienko. Panienko. No. Podpalisz? A co? Generał się ucieszy. Zrobimy mu przyjemność. No, pójdziesz. Nie pójdę. Pójdziesz. Zuziu, a co ja mam tam robić? Nic. Janie. Janie. Otwórz. Otwórz. Mój wyjazd to twoja sprawa. Ależ Janie, otwórz. Otwórz, proszę. Przysięgam ci. Przysięgam ci, że to nie ja. Przysięgam ci, że między nami wszystko skończone. Chcę ci coś powiedzieć. Co się stało? Jestem. Ale co się stało? Pożar. Musisz mnie porwać. Źle, bracie, zrobiłeś. Oni honorciu muszą się pobrać. Muszą. Nie mogą. Oni muszą. Matyldo, podnieś dwa palce do góry i przysięgnij, że zachowasz moją tajemnicę do grobowej deski. Chcesz mi powiedzieć, że Krystyna jest twoją córką? Skąd wiesz? Oj, honorciu, jakiś ty naiwny. Od początku wiedziałam. Córka mego przyjaciela chce ją usynowić, a w okolicy wszystkie wróble ćwierkały, że to twoja córka. Słuchaj, mogłeś przecież... A, nie mogłem, nie mogłem. Zrozum. Przecież Krystyna jest moją córką z nieprawego loża i do tego nie mogę się przyznać. W tym układzie jest siostrą Jana. Żeby mógł się ożenić, potrzebna jest zgoda papieża. Teraz ja ci powiem moją tajemnicę. Licz. Data śmierci naszego brata Władysława. A to jest metryka urodzin Jana. No, licz. Jak to Jan? Nie jest synem naszego brata. Nie jest naszym? Nie jest. Gorę. Gorę. Nie proszę ciebie o przysięgę, bo wiem, że nade wszystko droższy ci jest honor naszych dzieci. Gorę. 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 Pali się! Olchała? Melduj się! Odbiór! Mamy pożar, panie generale, pali się! Co się pali? Odbiór!
Brania! Obiekt we cztery! Już pędzę! Potrzymujcie ogień! Alarm! Do ognia, straży pożarna! Matyldo! Mój mundur! Honorciu! Ale się hajcuje. Tu się nie da nic uratować. Co mi jest? Czemu jesteś smutny? Patrz, jak się pysznie pali. Pożar piękny, ale mnie to nie cieszy. Gdzie Jan? Nie wiem. Krystyny też nie widzę. Żeby mu tak przyszło teraz do głowy porwać ją. Dzisiejsza młodzież. Honorciu, Honorciu! Co się stało? Co? Jan i Krystyna. Gdzie? W łóżku. W łóżku? Widziałaś? Na własne oczy. Sama do niego poszła. A słodz. Właśnie. A, moja Klem. Będę wypił. Jutro ksiądz na młodym ślub. Święta racja, święta racja. Młodzie, co się stało? Krystyna pójdzie do ołtarza w Welonie. Olchala! Sygnał do zakończenia akcji! A pralnia! Zostawcie ją! Niech się dopali! Niech się dopali! Pudlarz, łąka twoja. Niech żyje młoda para! Jestem szczęśliwy. A przy okazji rodzą się dzieci. To jest, proszę państwa, koniec. Spadły wróble na konopie i oszustnęły kwiat. Czemu żeś mi, moja miła, zawiązała ten świat? Czemu żeś mi, moja miła,
otwórz. Mój wyjazd to twoja sprawa. Ależ ja nie otwórz. Otwórz, proszę. Przysięgam ci. Przysięgam ci, że to nie ja. Przysięgam ci, że między nami wszystko skończone. Chcę ci coś powiedzieć. Co się stało? Jestem. Ale co się stało? Pożar. Już mnie porwają. Źle, bracie, zrobiłeś. Oni, Honorciu, muszą się pobrać. Muszą. Nie mogą. Oni muszą. Matyldo, podnieś dwa palce do góry i przysięgnij, że zachowasz moją tajemnicę do grobowej deski. Chcesz mi powiedzieć, że Krystyna jest twoją córką? Skąd wiesz? Oj, Honorciu, jakiś ty naiwny. Od początku wiedziałam. Córka mego przyjaciela chce ją usynowić, a w okolicy wszystkie wróble ćwierkały, że to twoja córka. Słuchaj, mogłeś przecież... A, nie mogłem, nie mogłem. Zrozum. Przecież Krystyna jest moją córką z nieprawego łoża i do tego nie mogę się przyznać. W tym układzie jest siostrą Jana. Żeby mógł się ożenić, potrzebna jest zgoda papieża. Teraz ja ci powiem moją tajemnicę. Licz. Data śmierci naszego brata Władysława. A to jest metryka urodzin Jana. No, licz. Jak to Jan? Nie jest synem naszego brata. Nie jest naszym? Nie jest. Gore. Gore. Nie proszę ciebie o przysięgę, bo wiem, że nade wszystko droższy ci jest honor naszych dzieci. Gore. Gore. Ty nie wiedziałam, że skończyłeś obraz. Przyrzekam, że już nigdy cię nie pocałuję. Kiedy? Już możesz mnie pocałować. Ja cię kocham naprawdę. Jak wrócę z Wiednia, poproszę stryja o twoją rękę. Ale naprawdę już możesz mnie pocałować. Nie, nie mogę tego brać na siebie przed ślubem. To ty mnie pocałuj. Ja nie umiem. Zamknij oczy. Co się tak gapisz, baranku Boży? Przepraszam. Nie widziałem, że pan generał jest ptakiem. Łaski się dopraszam wielmożnego pana. Dostaniesz 20 batów, gamoniu. Ale za co 20 batów, panie generale? Chodzi o moją krzywdę, moją łąkę. Pan rządca ze strażakami oszukuje pana, panie generale. Jak mnie oszukuje? Matyldo! Honorciu! Szybciej! Co jest? Matyldo! Honorciu! Pudlarz! 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 Baranki Boże! O! To jest twoje pilnowanie! I co ty na to? Nigdy bym się po tej dziewczynie tego nie spodziewała! Nie spodziewała, nie spodziewała.
Dziewczyna zamknięta w klasztorze zobaczyła chłopaka. O, wielkie mi co? Rady od ciebie potrzebuje. Trzeba wysłać ją do Włodawy. Niech posiedzi u kuzynów. A może wysłać go do Widnia? A po co? Po co? Pop! Moja koszula? Ta. A może on jest nienormalny? Normalny, normalny. A skąd ty o tym wiesz? Trzeba wysłać go do Widnia. Nie, nie. Podwoimy strażę. A, to jest myśl. Aha, daleś mi, baranku Boży. Wyprzystojniałeś. Witaj, szalony kuzynie. Zła wróżba, będzie kłótnia. Kto się czubi, ten się lubi. Tak właśnie. Witaj, cioteczko. Janie. O, prawda. To jest twoja kuzynka, Janie. Co nowego w stolicy? Pozwól, Krzybeno, że ja przedstawię. To jest Krystyna Boratyńska, córka mojego przyjaciela, którą pragnę usynowić, a to mój bratanek Jan. Kochajcie się jak brat i siostra. Za pozwoleniem, stryja. Ku mojej wielkiej radości. No, a teraz pora zaczynać. O, Norciu, daj spokój, będzie jakieś nieszczęście. Jeszcze nie było takiego rumaka, którego bym nie ujeździł. Wspaniale! Wspaniale! Wow. Pokaż. Spaw. Wykończyłem obraz ubiegłorocznych szkiców. O, piękna wizja. No, w jednym miejscu. Mała nieścisłość. Gdzie, proszę? Powinno jechać pięcioro strażaków, a nie cztery. Przepraszam. No, ale to drobiazg. No, całość? Owszem, owszem, owszem. Nie popierałem twoich zamierzeń. Widzę jednak, że będziesz tęgim malarzem. Obyś w sławiu na... Jak smok. Popatrz. Teraz w tym nie ma nic niezwykłego. Ale wyobrażasz sobie, w nocy on rzeczywiście będzie jak smok. W nocy wszystko jest piękne, inne, wspaniałe. Nie lubię nocy. Znudziły mi się te noce. Dlaczego? Dzień jestem z tobą, może dlatego. A w nocy? W nocy myślę o tobie. Czym myślisz? Myślę, jak znalazłaś to przejście przez szafę. Ten pokój
zajmowała świecie i pamięci twoja stryjenka, która pod nieobecność generała, a trzeba ci wiedzieć, że nie było go 15 lat, i w czasie jego nieobecności miewała migreny. Wtedy przyjeżdżał doktor z miasta i mieszkał w tym pokoju obok. Więc inni też. Tak, inni też. Jak tu grać? Czym tu straszyć? Spod dużego palca. No tak, ale nie mam żadnych obrazków. Zupełnie kościół w pyzdrach. No to dama. Dama broni się sama. Nasz Jan chyba zakochany. Pewnie zakochany. Bo w grze jakoś mu nie idzie. Tobie też nie idzie. A jednak nikt swatów nie przysył. Wcale się na to nie zanosi. Święta, prawda? To znaczy nie. Przysłowie mówi, że komu nie idzie w kartach, temu idzie w czymś innym. Lewa moja. Prawda, Janie? Wistuj, Ksymeno, wistuj. No, no proszę. Prawda, kuzynka. Pamięta ksiądz? W zeszłym roku obiecywałem namalować Madonnę. Obiecywałeś, młodzianku? 3 lata temu. Tym razem dotrzymam słowa. Chciałem tylko, jeśli ksiądz łaskawy, zapytać, czy z racji swych cnót może panienka Krystyna użyć... Nie pójdę. Pójdziesz. Zuziu, a co ja mam tam robić? Nic. Janie. Janie. Otwórz. Otwórz. Mój wyjazd to twoja sprawa. Ależ ja nie otwórz, otwórz proszę. Przysięgam ci, że to nie ja. Przysięgam ci, że między nami wszystko skończone. Chcę ci coś powiedzieć. O. Co się stało? Jestem. Ale co się stało? Pożar. Muszą mnie porwać. Źle, bracie, zrobiłeś. Oni honorciu muszą się pobrać. Muszą. Nie mogą. Oni muszą. Matyldo, podnieś 2 palce do góry i przysięgnij, że zachowasz moją tajemnicę do grobowej deski. Chcesz mi powiedzieć, że Krystyna jest twoją córką? Skąd wiesz? Oj, honorciu, jakiś ty naiwny. Od początku wiedziałam. Córka mego przyjaciela chce ją usynowić, a w okolicy wszystkie wróble ćwierkały, że to twoja córka. Słuchaj, mogłeś przecież... A, nie mogłem, nie mogłem. Zrozum. Przecież Krystyna jest moją córką z nieprawego łoża i do tego nie mogę się przyznać. W tym układzie jest siostrą Jana. Żeby mógł się ożenić, potrzebna jest zgoda papieża. Teraz ja ci powiem moją tajemnicę. Licz. Data śmierci naszego brata Władysława.
A to jest metryka. Aż. Zobacz. Uważaj. Popatrz, jaki piękny. Patrz. Ogromny. Patrz, jaki piękny. Jak smok. Popatrz. Teraz w tym nie ma nic niezwykłego. Ale wyobrażasz sobie, w nocy on rzeczywiście będzie jak smok. W nocy wszystko jest piękne, inne, wspaniałe. Nie lubię nocy. Znudziły mi się te noce. Dlaczego? Dzień jestem z tobą, może dlatego. A w nocy? W nocy myślę o tobie. Czym myślisz? Myślę, jak znalazłaś to przejście przez szafę. Ten pokój zajmowała świeci i pamięci twoja stryjenka, która pod nieobecność generała, a trzeba ci wiedzieć, że nie było go 15 lat, i w czasie jego nieobecności miałam migreny. Wtedy przyjeżdżał doktor z miasta i mieszkał w tym pokoju obok. Więc inni też. Tak, inni też. Jak tu grać? Czym tu straszyć? Spod dużego palca. No tak, ale nie mam żadnych obrazków. Zupełnie kościół w pyzdrach. No to dama. Dama broni się sama. Nasz Jan chyba zakochany. Pewnie zakochany. Bo w grze jakoś mu nie idzie. Tobie też nie idzie, a jednak nikt swatów nie przysył. Wcale się na to nie zanosi. Święta, prawda? To znaczy nie. Przysłowie mówi, że komu nie idzie w kartach, temu idzie w czymś innym. Lewa moja. Prawda, Janie? Wistuj, Ksymeno, wistuj. No, no proszę. Prawda, kuzynka. Pamięta ksiądz? W zeszłym roku obiecywałem namalować Madonnę. O, niech panienka popatrzy przez tę małą. Jak? No. Stań. A, dziękuję. To się pali, a nie je. No, wio maleńkie. Się u was w tym roku nie paliło? Ano nic, panoczku. Jak, to żadnego pożaru? Ano żadnego, pan Bóg nie dał. Raz się zapalił komin, to my specjalnie czekali, aż się chałupa zajmie. Ale się nie zapaliła. Cóż dziedzic na to? No panie, dziedzic chodzi jak struty. Dla nas też życia nie ma. Nic ani siać, panie, ani orać. W domu zdrowi wszyscy. A dziękuję, wszyscy zdrowi. Pani hrabina zdrowa i panienka też zdrowa. Jaka panienka? A, mamy i panienkę, pannę Krysię. Przywiózł ją skądś pan generał. Skąd przywiózł? Mówią, że z klasztoru. Dlaczego to ludzie nie mówią? Witaj, młodzianku drogi. Młodzianku drogi. Witam, księdza. Witaj. Dobrodzieja. Na długo do nas. Zobaczymy, to czas pokaże. Ale czy to ksiądz z nami na śniadanie nie podąży? Służba, nie drużba. Ale mam tu coś na przywitanie. No. Wybaczy ksiądz dobrodziej, że odmówię, ale z cioteczkami przyjdzie mi się całować. Właśnie dlatego wypijże. W
wtedy od nich nic nie poczujesz. Ja już tam byłem, młodzianku drogi. Dziękuję. Zdrowie księdza dobrodzieja. A to co? Bicykl pedałowy. O, do jeżdżenia, bo widzę koła. Do jeżdżenia, oczywiście. Dobrze, młodziku święty, do jeżdżenia. Widzę tylko dwa koła, a gdzie są jeszcze dwa? Pozwoli ksiądz, to ja zademonstruję. Uwaga! Prrr! Postojcie, prrr! Młodzianku, młodzianku! Witajcie! Co to jest? Bicykl pedałowy. A to? A łańcuch drabinkowy Travesa, Johna Fitzgeralda Travesa. A dokąd to wy, baranku Boże? Myślisz, że ona nie powie tego stryjowi? Chciałem cię przeprosić. To ja chciałam. I przyrzec. Ja naprawdę nie wiedziałam, że skończyłeś obraz. Przyrzekam, że już nigdy cię nie pocałuję. Kiedy? Już możesz mnie pocałować. Ja cię kocham naprawdę. Jak wrócę z Wiednia, poproszę stryja o twoją rękę. Ale naprawdę już możesz mnie pocałować. Nie, nie mogę tego brać na siebie przed ślubem. To ty mnie pocałuj. Ja nie umiem. Zamknij oczy. Co się tak gapisz, baranku Boży? Przepraszam. Nie widziałem, że pan generał jest ptakiem. Łaski się dopraszam wielmożnego pana. Dostaniesz 20 batów, gamoniu. Ale za co 20 batów, panie generale? Chodzi o moją krzywdę, moją łąkę. Pan rządca ze strażakami oszukuje pana, panie generale. Jak mnie oszukuje? Matyldo! Honorciu! Szybciej! Co jest? Matyldo! Honorciu! Pudlarz! 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 Baranki Boże! O! To jest twoje pilnowanie! I co ty na to? Nigdy bym się po tej dziewczynie tego nie spodziewała! Nie spodziewała, nie spodziewała. Dziewczyna zamknięta w klasztorze zobaczyła chłopaka. O, wielkie mi co? Rady od ciebie potrzebuje. Trzeba wysłać ją do Włodawy. Niech posiedzi u kuzynów. A może wysłać go do Widnia? A po co? Po co? Pop! Moja koszula? A coś to takiego? Chciałem stryjowi oświadczyć, że zakochałem się w Krystynie. A ona? Jakby we mnie. Jak to? Tak raz, dwa, trzy i już się kochacie? To nie było raz, dwa, trzy. Myśmy doliczyli do 5000, zanim się zdecydowaliśmy. Przecież to jest po myśli stryja. Stryj chciał usynowić Krystynę, dać jej nasze nazwisko. Tak, widzisz... Równie dobrze ja mogę dać jej nazwisko, żeniąc się z nią. Zatem proszę stryja o jej rękę. Czyżby stryj nie był zadowolony? Ależ nie. No, zgadzam się. Pod jednym warunkiem.
Jutro rano wyjeżdżasz do Widnia. Jeżeli wytrwasz w swym postanowieniu, pobłogosławię. Ale stryju... I to moje ostatnie słowo. Ale ja nie mogę przyjmować takich warunków, stryju. Nie mogę. Przecież mnie jako dorosłemu człowiekowi nie można stawiać takich warunków. Ja chyba wystarczająco ja sobie tłumaczyłem stryju. Nie. To moje ostatnie słowo. Panienko! No przecież tak nie można, panienko. Zuziu. Tak, wiem. On jutro wyjedzie. Tak, trzeba coś zrobić. Mam pomysł. Panienka go musi uwieść. Nie. On panienkę musi uwieść. Panienko. To potrafi. Nie potrafi. A ta goła panienka na obrazku to co? O, panienko. Widzę wspaniały wielki pożar, panienko. Panienko! No. Podpalisz? A co? Generał się ucieszy. Zrobimy mu przyjemność. No. Pójdziesz. Nie pójdę. Pójdziesz. Zuziu. A co ja mam tam robić? Nic. Janie. Otwórz. Mój wyjazd to twoja sprawa. Ależ ja nie otwórz, proszę. Jak żyła. Tak, wielkimi krokami wstępujemy w wiek XX. Patrzaj, lokomobila, 40 koni. No, ma się rozumieć, dynamicznych. Taką jeździłem. Jeździłeś? Tak. Na pewno? No ba. Wiesz, myślę sobie, żeby wynaleźć takie urządzenie. Tuba, do której ja mówię, a z drugiej strony gdzieś kilkadziesiąt kilometrów dalej ty mnie słyszysz. Halo? Halo. Ale bez rur. Tylko dzięki przenoszeniu drgań. Tak. Telefon, stryju. Jak to? To ja i telefon wymyśliłem? No, chyba. Ale tego jeszcze nie widziałeś. A? Co to jest? Zapalniczka. A? To się nie przejmie, stryju. Zuziu, mam grzeszne myśli. Rany boskie święte. Tylko niech się przypadkiem panienka z tego nie wyspowiada w niedzielę. Bo to znowu nie taki wielki grzech. A wie panienka, co było w zeszłym roku? Nie. Pan Jan to przywiózł taki obrazek. Wie panienka, co na nim było namalowane? No powiedz. Taka panienka, zupełnie goła. Rozebrana jak do rosołu. A ładna była? Bezstydnica! Zuziu! A gdzie jest ten obrazek? Ukryty. W gabinecie u pana generała. Mężczyźni zawsze coś ukrywają. Ale musimy też ukrywać. Bo oni to tak. Najpierw
Gapią się, gapią, a potem to miłe słówka, a potem to... Co potem? Najlepiej będzie. Ciociu. Śpi. Wlałaś jej czegoś do herbaty? Nie. Ciociu. A dokąd to wy, baranki Boże? Myślisz, że ona nie powie tego stryjowi? Chciałem cię przeprosić. To ja chciałam. I przyrzec. Naprawdę nie wiedziałam, że skończyłeś obraz. Przyrzekam, że już nigdy cię nie pocałuję. Kiedy? Już możesz mnie pocałować. Nie. Ja cię kocham naprawdę. Jak wrócę z Wiednia, poproszę stryja o twoją rękę. Ale naprawdę już możesz mnie pocałować. Nie, nie mogę tego brać na siebie przed ślubem. To ty mnie pocałuj. Ja nie umiem. Co się tak gapisz, baranku Boży? Przepraszam. Nie wiedziałem, że pan generał jest ptakiem. Łaski się dopraszam wielmożnego pana. Dostaniesz 20 batów, gamoniu. Ale za co 20 batów, panie generale? Chodzi o moją krzywdę, moją łąkę. Pan rządca ze strażakami oszukuje pana, panie generale. Jak mnie oszukuje? Matyldo! Honorciu! Szybciej! Co jest? Matyldo! Honorciu! Pudlarz! 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 Baranki Boże! O! To jest twoje pilnowanie! I co ty na to? Go jeszcze nie widziałeś. A? Co to jest? Zapalniczka. A? To się nie przejmie, stryju. Zuziu. Zuziu, mam grzeszne myśli. Rany boskie święte. Tylko niech się przypadkiem panienka z tego nie wyspowiada w niedzielę. Bo to znowu nie taki wielki grzech. A wie panienka, co było w zeszłym roku? Nie. Pan Jan to przywiózł taki obrazek. Wie panienka, co na nim było namalowane? No powiedz. Taka panienka, zupełnie goła. Rozebrana jak do rosołu. A ładna była? Bezstydnica! Zuziu! A gdzie jest ten obrazek? Ukryty. W gabinecie u pana generała. Mężczyźni zawsze coś ukrywają. Ale musimy też ukrywać. Bo oni to tak. Najpierw gapią się, gapią. A potem to miłe słówka. A potem to... Co potem? Najlepiej będzie, jak go panienka będzie trzymała z daleka. Hm?
to straszne. Wtedy od nich nic nie poczujesz. Ja już tam byłem, młodzianku drogi. Dziękuję. Zdrowie księdza dobrodzieja. A to co? Bicykl pedałowy. O, do jeżdżenia, bo widzę koła. Do jeżdżenia, oczywiście. Dobrze, młodziku święty, do jeżdżenia. Widzę tylko dwa koła, a gdzie są jeszcze dwa? Pozwoli ksiądz? To ja zademonstruję. Uwaga! Prrr! Postojcie! Prrr! Prrr! Brawi! Młodzianku! Młodzianku! Witajcie! Co to jest? Bicykl pedałowy. A to? A łańcuch drabinkowy Travesa, Johna Fitzgeralda Travesa. Travesa? Honorciu, przywitajże się. To, a tak, to, no właśnie. Witaj w domowych pieleszach. Mężniałeś mi, baranku Boży. Wyprzystojniałeś. Witaj, szalony kuzynie. Zła wróżba, będzie kłótnia. Kto się czubi, ten się lubi. Tak właśnie. Witaj, cioteczku. Ja nie... O, prawda! To jest twoja kuzynka, Janie. Co nowego w stolicy? Pozwól, Krzybeno, że ja przedstawię. To jest Krystyna Boratyńska, córka mojego przyjaciela, którą pragnę usynowić. A to mój bratanek Jan. Kochajcie się jak brat i siostra. Za pozwoleniem, stryja. Ku mojej wielkiej radości. No, a teraz... Pora zaczynać. Honorciu, daj spokój, będzie jakieś nieszczęście. Jeszcze nie było takiego rumaka, którego bym nie ujeździł. No i co? To! Swocz. Nic nie widziałeś! Zrozumiano? Wedle rozkazu! Alarm! Jeszcze. No. Już.
Słuchaj, czy to prawda, że malowałeś nagie kobiety? Nie malowałem nagich kobiet, tylko malowałem akty. I te panny tak się nie wstydziły? Mówiłem ci, że malowałem akty, a malować akty to znaczy powtarzać 7 linii, które się składają na kształt kobiecego ciała. Podnieś ręce. 2 pierwsze idą tędy, przez ramiona, do bioder. A następne? Następne idą... Janin! Dlaczego my się chowamy? Nie wiem. Przecież my tylko rozmawiamy. Tak. Złożyłeś ślubowanie. Skończyłem obraz. Przepraszam. Ja nie. Janie! Panienko! Poproszę o cukier. Usłysz pannie? Przepraszam.